Będziemy dzisiaj rozważać pierwszy list, przepraszam, list Pawła do Kolosan. List Pawła Apostoła do Kolosan. Jak ktoś chce śledzić, to strona 1272, strona 1272 w tłumaczeniach brytyjskich, czyli w tych, co używamy. List Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział pierwszy. Pierwszy rozdział listu Pawła Apostoła do Kolosan. Paweł z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa. I Tymoteusz brat do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości jako żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i uznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego w półsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały, i jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami. Wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi. I na niebie pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogą usposobionymi, a uczynki wasze złe były teraz pojedna w jego ciemskim ciele przez śmierć. Aby was stawić przed obliczem swoich jako świętych, i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiecie się w nadziei opartej na Ewangelii którą słyszeliście, która jest wiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, a my w pełni rozgłosił Słowo Boże. tajemnicę zakryte od wieków i od pokoleń teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo, chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z Was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka o wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Większość, to na początku, już w drugim wierszu jest opisane. Do kogo ten list jest adresowany? W naszym tłumaczeniu napisane do świętych i wierzących braci w Chrystusie. Ci, którzy wierzą, prawda? Ale w oryginale napisane jest do świętych i wiernych braci. Wierzące, a wierne to jednak jest troszkę różnica. Bo można być daleko od Boga, a można w niego wierzyć. Sama świadomość, masz wiedzę, że jest Bóg. I wierzysz w Niego. Wierzysz, że On zrobił to, zrobił to, zrobił to, ale to nie przybliża Cię do Boga. A jeśli czytamy wiernych braci, wiernych Bożej obietnicom, wiernym Bożego, Bożym przymierzom, wiernym Bożemu Słowu. I ten list Paweł adresuje do tych ludzi, do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w kolosach. I Paweł mówi, że modlimy się o Was. Gdy usłyszeliśmy, o wierze waszej i o miłości jako żywicie dla wszystkich świętych, czy Paweł usłyszał tylko o tym, że o, mają wiarę, po, po wierze są uczynki. Paweł zobaczył uczynki, które wynikają z tej wiary. Zobaczył te uczynki i ze swoimi współpracownikami, pisze dziękujemy Bogu zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o efektach. Waszej wierności Bogu, o efektach. Usłyszeliśmy o wierze waszej i o miłości, jako ożywicie do wszystkich świętych. Ale po co to ludzie robią? Po co my? Tak, tak samo my, jesteśmy wierni, jesteśmy, mamy miłość do siebie nawzajem, ale po co to robimy? Dla nadziei, która jest przygotowana dla nas w niebie. Ale to też te słowa mogą wynikać, z tych słów może wynikać to, że robimy coś z własnego interesu, bo nam chodzi tylko o nadzieję. Nam chodzi tylko o życie wieczne. Nam chodzi o te korony, które Bóg przygotował dla nas. Nie chodzi, że ja mam brata i siostrę, kocham. Ja żywię do nich miłość, bo chcę nadzieje. Nie, jak gdyby było takie nastawienie, od razu by to w życiu wynikało. Jeśli tutaj mowa jest, że Paweł usłyszał o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Nie jest miłości, jaką macie, tylko żywicie, to jest żywa miłość. I to widać. To widać. I w tym momencie Paweł też to zauważył. I piąty wiersz mówi dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem. Ewangelicznie jest słowie prawdy, które was doszło. Wiecie, głoszona Ewangelia jest wszem i wobec, tylko nie do każdego ona dochodzi. Ale patrzcie, tutaj czytamy, doszła was Ewangelia i od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą, wprawdzie żona wydaje owoc i rośnie. Wiecie, tu nasze tłumaczenie mówią, poznaliście. W oryginał mówi i uznaliście łaskę Bożą. Wiecie, Jezus chodził po tym świecie i dokonywał wielu cudów. I setki, bądź tysiące ludzi to widziało. Ale nie każdego to, co robił Jezus, zmieniało. Bo każdy patrzył z innej perspektywy. Perspektywy na to, co się wokół dzieje. Szczeszony z martwych został Łazarz. Większość ludzi, co to co, co, co widziało, przyjaciele Łazarza, rodzina, bliscy, sąsiedzi, do nich to przemówiło. Ale gdy usłyszeli o tym faryzeusze i sami powiedzieli, to był ewidentny cud i zaprzeczyć temu nie możemy. Co o faryzeusze? Czyli co? Uznamy że, apostoł, uznamy, że Jezus jest tym prawdziwym Jezusem, za którego się podaje, tak? Uznali go nie. Oni poznali, że to jest cud, ale Jezusa nie uznali. Tutaj czytamy, że kolosanie doszło do nich słowo i oni to słowo uznali. Uznali łaskę, która wydaje owoc i rośnie. I kiedy człowiek ma takie nastawienie, Paweł zobaczył te nastawienie i mówi tak, dobra, to ja będę modlił się do Boga, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. Jak już macie ten kawałek poznania i macie te pragnienie poznania, to będę się modlił, żebyście poznali całość. Bo owoc, który wydajecie, jest obfity i wzrastacie przed Bogiem. To jest cel, wzrastać przed Bogiem. Nasz duchowy wzrost musi być cały czas obecny. I Paweł mówi, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I wersety 9, 10, 11 nie są przypadkowe. Kolejność jest bardzo ważna. Najpierw poznajesz wolę Bożą we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I potem wierzy abyście, gdy zrozumiecie, postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznawaniu Boga. Mamy duchową mądrość, mamy wiedzę, jaka jest Boża Wola, i wtedy możemy wykonywać to, co Bóg do na nas robi. To, co Bóg, czego od nas Bóg oczekuje. Jakie to życie musi być chrześcijanina, kiedy człowiek wydaje owoc w każdym dobrym uczynku i postępuje w taki sposób, że zupełnie się panu podoba? Zupełnie się panu podoba. A wiersz jedenasty mówi: utwierdzenie utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały, jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Widzimy, Bóg oczekuje od nas pewnych rzeczy, bardzo trudnych rzeczy, nie zaprzeczę, to są trudne rzeczy, ale jak Bóg zobaczy u nas pragnienie, pragnienie czynienia Bożej woli, chociaż taką, taką iskiereczkę pragnienia będzie ją podsycał. Będzie ją podsycał, żeby to nie zagasło, ale to jeszcze wybuchło, jeszcze wręcz wybuchło. I Paweł mówi, musicie mieć pełne poznanie woli Bożej. W tamtych czasach i do dzisiaj wielu chrześcijan, oni mówią, a Bóg chce tak, Bóg tego oczekuje, Bóg tego oczekuje, Bóg tego oczekuje. Ale pytamy się, na jakiej postawie tak twierdzicie. No jestem pewny, że tak, bo ja rozumiem Biblii tak i tak, i tak, i tak, ale skąd wiesz? No bo tak wyczytałem. Ale co Duch Święty ci to objawił, że to jest taka jest wola Boża? W tej sytuacji tak wie, że trzeba tak postępować? Na pewno tak jest, bo tak rozumiem. Tak wyczytam w Biblii, tak, tak to rozumiem. Wiele osób wyciąga wnioski na podstawie swojej inteligencji, swojej mądrości i często rozmija się z Bożą Wolą. Paweł mówi: W modlitwie prosimy Boga, aby Bóg dał nam poznać Jego wolę. A dopiero Bóg nam da poznać wolę swoją, jeśli zobaczy, że pragniemy jej. Że to jest cel naszego życia pragnienie, poznania Boga. A wtedy Bóg sprawi, że będziemy utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Tutaj są rzeczy opisane wręcz przeciwstawne. Cierpliwość i wytrwałość, i jeszcze radość. Jakoś ciężko postawić te wyrazy obok siebie. Cierpliwość to czasami wywołuje smutek. Wytrwałość, no można postawić koło cierpliwości, ale radość? Radość wtedy jest, kiedy jest lekko, kiedy jest rozwiązanie problemów, kiedy, kiedy e, sytuacja się układa. A cierpliwość i wytrwałość to często jest połączone z problemami, a nie z radością. Ale Bóg mówi dalej. Dziękując ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Dziękuję ojcu, który nas zdolnymi uczynił. Nie, że kazał nam pójść coś zrobić, tylko dał nam zdolność, a dopiero potem mówi: zróbcie to. Nikt człowiekowi, który nigdy nie chodził, powie: to wstawaj, masz to pójść i to zrobić. Bóg, jeśli każe coś dla człowieka, żeby poszedł, coś zrobił, daje mu też zdolność chodzenia, daje mu umiejętność zrobienia tego. A potem oczekuje zrób to. A do człowieka należy decyzja, aby pójść i to zrobić. Do człowieka należy decyzja, aby pójść i to zrobić. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale wiersze od 17 do 19, czytamy. Paweł mówi podobnie, tylko już do Efezjan, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętym w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Widzimy, co tutaj Paweł pisze. Ciekawe rzeczy. 18. wiersz mówi: prosi Paweł Boga, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, o was powołał. To nie jest nic mglistego. Wielu ludzi pytasz, a słuchaj, a co będzie tam później, jak, jak odejdziesz z tej ziemi? A kto to wie? I to mówię, pytasz chrześcijan, w Biblii jest napisane. Ale wiecie, Biblii napisane jest w taki specyficzny sposób. Bóg musi nas oświecić swoim duchem świętym, aby, abyśmy dokładnie zobaczyli, co to dokładnie jest, co Bóg na nas przygotował. Co Bóg dla na nas przygotował. Ale też nie tylko mówi o nadziei, ale jakie jest bogactwo chwały świętej w dziedzictwie Jego. Jaką moc Bóg dla nas szykuje, abyśmy mogli z Niej korzystać? Jako dzieci Boże. Jako dzieci Boże. Bóg, Bóg oczekuje od nas pragnienia Poznania Jego. To Bóg da nam się poznać. Obleje nas opitością swojej chwały, aby nam pokazać, co dla nas przygotował. I wiersz 19, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy wobec nas. Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Patrzcie, Bóg oczekuje od nas, żebyśmy wierzyli, i daje nam moc do wierzenia. Daje nam zdolność do wierzenia, daje nam siły do wierzenia. Bóg oczekuje, abyśmy zrobili coś w swoim, w Jego królestwie. Bóg daje nam wszystko, abyśmy to zrobili: zdolności, narzędzia, pomysły, daje nam pomocników, gdy trzeba. Bóg nie jest taki zwykły szef. Słuchaj, masz to zrobić i nie interesuje mnie, jak to ma, jakieś narzędzia, skombinuj sobie jakieś narzędzia. Wymyśl, jak to zrobić. Bóg wszystko cię przygotowuje. Tylko czeka, czy zechcesz to zrobić. Czy będziesz miał pragnienie to zrobić. List do Efezjan, drugi rozdział, wiersz dziesiąty, mówi Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli Bożym, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Często ludzie mówią, ja nie dam rady dobrze postępować, nie dam rady, no co, co chcę zrobić, wychodzi zupełnie inaczej. A to są Boże mówi, jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Wiecie, jak ludzie stworzą tworzą pewne maszyny, pewne urządzenia, one są do konkretnych celów stworzone. I człowiek wymyślił pralkę automatyczną. Pralki automatyczne wiecie, kawy nie zrobisz. Telewizji, w kralcał ty też nie, nie obejrzysz. Pralka jest stworzona do czego? Do prania. Ona nic innego nie potrafi robić, bo tak jest zaprogramowana, tak jest stworzona przez człowieka. Bóg stworzył nas. Do dobrych uczynków. I przeznaczył nas, abyśmy w tych uczynkach chodzili. Wszystko to, to uczynił Bóg. Wszystko to uczynił Bóg dla nas. Także Efezjan, rozdział czwarty, wiersze od pierwszego do trzeciego. Napomina was wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Bóg nas do czegoś powołał. I naszym zadaniem jest stanąć w tym powołaniu. Bóg nas powołał, abyśmy stali w tym powołaniu. I wiesz, że masz talent do tego i do tego. Robisz to i to. Nie będziesz się brał za nic innego. Bo wiesz, że nie potrafisz tego zrobić. Możesz próbować, ale możesz zepsuć. Możesz próbować, ale wiesz, że zepsujesz. Ja nie jestem rolnikiem, a na tym się nie znam. Mogę coś podpatrzeć czy u brata Mikołaja, czy u kołoś moich kuzynów czy znajomych, a wiem o tak robi. Siadam i będę robił, tak? mogę popsuć pewnych rzeczy nie widzę chociaż obserwowałem nie mam doświadczenia nie mam tego pomysłu talentu i zamiast zrobić mogę tylko popsuć Bóg nas powołał do Bożego dzieła tylko warunek jeden musimy tego chcieć i paweł mówi napominam was czyli takim takim natarczywym takim zachęceniem, takim popchnięciem. Paweł mówi, napomina was, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwością, znosząc nie drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha, wspólni pokoju. To jest nasze powołanie. Miłość między sobą. Miłość. To są dobre uczynki. Bo jeśli masz pokorę, łagodność, cierpliwość, znoszysz nie drugich w miłości... I masz jedność ducha spójni pokoju, to są dobre uczynki. A one wynikają z wiary, którą masz. Którą Bóg ci dał wiarę, dał Ci zdolność wierzenia. To kwestia pojawia się, czy chcemy tego. Czy chcemy. List do Filipian, list Pawła do Filipian, rozdział pierwszy, wiersz 27. Niech życie Wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z powiem za wiarę Ewangelii. Jeszcze kwestia jest taka. Inaczej człowiek postępuje, kiedy jest przełożony, a inaczej, kiedy go nie ma. Człowiek jak jest przełożony, bardziej tak się spina, no bo jest obserwowany i no ma to świadomość, że może przyjść, może nadejść, i może zobaczyć, co robisz. Dlatego często w Biblii są takie historie opisane. Był pewien król, który wybudował obiekt, wkopał prasę, zasadził winnicę i pojechał. Widział żawie wieśniakom i pojechał. I oni wyczuli, że mają luz, bo nie ma właściciela, i robili co chcieli. A kiedy właściciel przy, 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 przy przysłał sługi po odbiór plonów. Pojawił się problem, bo plonów nie ma. Nikt nie, nie chce plonów, plonów dać, bo oni sobie przywłaszczyli to winnicy. Nie robili tego, do czego zostali powołani. Oni zostali powołani, aby oczywiście pracować, ale plony w odpowiednim czasie oddawać właścicielowi. Chociaż sami korzystali z tych plonów, bo to było naturalne. Ale oni nie chcieli tego. Bo nie było szefa, nie było przyjęto, sami zdecydowali. Tutaj Paweł mówi: Czy jestem z wami? Czy jestem nieobecny? Słyszał, że postępujecie tak, jak jest wasze powołanie. Cały czas 24 na 24. Postępujecie w taki sposób, do czego jesteście powołani. Efezjan, pierwszy rozdział, od wiersza 7 do 10. W nim mamy odkupienie przez krew jego. Odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił, w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać o ich Chrystusie, połączyć w jedną całość to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. Według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił. Pod postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Przeczytajcie sobie całe, całe przypowieści Salomona. Jest mowa o mądrości, szczególnie pierwsze rozdziały. Jest mowa o mądrości. Tam jest, zanim świat powstał, mądrość już była. Kto postępuje według mądrości, jest mądry. Kto nie ma za nic mądrość, jest głupi. Tam jest coś wspaniale opisane. I to wszystko, co posiadamy, to jest, pochodzi z łaski Bożej. Czyli Bóg dał nam wszystko, czyli nie możemy powiedzieć, że panie, jak ten sługa, który dostał jeden talent. No panie, zakopałam ten talent. Ale dostał wszystko, aby przynieść owoc. Bóg wykonał większość pracy. Ty masz tylko pójść i żeby to zadziałało, włączyć to, żeby to zadziałało. Bóg dał nam dary. Bóg dał nam wszystko, abyśmy. Nauczyli się pokory. Bóg, Bóg, Bóg wysyła Ducha Świętego, aby był cały czas przy nas, aby nas pouczał, aby nam podpowiadał, aby nas, nas szturchał. Słuchaj, nie tak, a tak spróbuj, a tak spróbuj, a tak spróbuj. Abyśmy tylko chcieli podjąć tę decyzję z polegania na Nim. Patrzcie, jak Bóg wszystko przygotował, dał nam moc, dał nam zdolności, dał nam mądrość, dał nam wszystko. Dam nam wszystko. To jest prawdziwy Bóg, który kocha swoje dzieci. Jak my troszczymy, o troszczymy się o swoje. Potrzebuje jedzenie, Już jedzonko. Potrzebuje, a tak małe przywinąć, już przywinąć. A to ubranka, już trzeba. A coś się stało, coś jęknęło, zabolało, już przybiegamy do dziecka, coś, coś się dzieje, coś się dzieje. Chcemy pomóc. Dlaczego? No, żeby nie jęczało, bo telewizja ogląda, meczek leci, tak? Nie, z miłości do dziecka. Troszczymy się o to dziecko. Jest starsze, ono ma inne potrzeby. Jest dorosłe, dziecko dalej jest dzieckiem do końca naszego życia. Ono jest dzieckiem naszym. i Tylko potrzeby się zmieniają z wiekiem. I wychodzimy na, na przeciw tych potrzebom. Dlaczego? Bo kochamy. I Bóg nas ukochał i dał nam odkupienie, dał nam przebaczenie grzechów. Jezus bez żadnych problemów powiedział, idę na świat, będę cierpiał, będę mnie katować, oddam swoje życie, przeleję krew, bo ukochałem je, bo ukochałem ich. Ewangelia mówi, Jezus ukochał nas aż do końca. A dalej nie wiem, co to znaczy. U Jezus ukochał nas aż do końca. Czyli większej miłości na te, które objawy nam Jezus nie ma. Nie ma. I ten Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie, a ja was wyposażę we wszystko. Ja was wyposażę we wszystko. Każdy ma z was jakieś talenty. I ja Je uruchomię. Abyście chcieli posłuchać mnie, co ja mam do powiedzenia. W czym was chcę pokierować? Filipian, pierwszy rozdział. List pawa do Filipian, pierwszy rozdział. Od wiersza 9 do 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w Poznanie i wszelkie doznanie. Widzimy. I to jest normalne, tak, jak w małżeństwie. Powiedz do żony, Kocham cię. Jakie to doznanie z jej strony? I poznanie? Niewielkie. Ale jak powiesz, że kocham cię i zrobisz coś zgodnie z, z tym z twoim wyznaniem, wtedy będzie inaczej. Wiele osób mówi, że miłość to się czuje tutaj. Pomożesz coś, zrobisz coś zgodnie z jej potrzebami, z jej pragnieniami, z jej oczekiwaniami. Wtedy ona, będzie wiedziała, że o kochasz, Nawet może jej tego nie, wtedy już nie mówić. Wiele ludzi mówi, kocham cię, kocham cię, kocham cię, zasypuje tymi wyrażeniami swoich współmałżonków i nic z tego nie wynika. A tu Paweł mówi, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Czyli jak Bóg nas kocha, tak mówi Słowo Boże, codziennie nam to okazuje, tak czy nie? Codziennie nam to okazuje. Nie tylko, że czytamy, o Bóg nas kocha, Bóg nas kocha i nic z tego nie wynika. Bóg codziennie nam to okazuje, że nas kocha. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagane na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości, kuchwale i czci Boga, Kuchwala i czci Boga, pełni owocu sprawiedliwości. Ku chwale i czci Boga. Wszystko obraca się wokół Boga, zaczyna się na Bogu i kończy się na Bogu. A w środku jesteśmy my. Obdarowanie przez Boga, umiłowani przez Boga. Tylko Bóg mówi działajcie. Wszystko wam dam. Działajcie. Ja wam wszystko dam. Tylko działajcie. I jeszcze będę wam błogosławił. Będę patrzył na wasze działanie będę wam błogosławił. A potem, kiedy przyjdziecie do mnie na koniec, dostanie, dostaniecie nagrodę za wasz trud. Jak mówi Biblia, a trud wasz w Panu nie jest daremny. Patrzcie, Bóg przygotował nas pewnych rzeczy, powiedział, jakie jest zadanie względem nas, Bóg czego Bóg nas oczekuje, dał nam wszystko, co jest potrzebne, aby to zrobić. Kiedy to zrobimy, Bóg nam jeszcze dał nagrodę za to, co to robiliśmy, gdzie jest lepiej? To tak lepiej chyba już być nie może. I Bóg chodzi wokół nas, troszczy się o nas, zakłada obóz wokół nas. Pamiętacie z Elizeuszem, co było? W jednym mieście nad ranem sługa Elizeusza wychodzi, może za potrzebą, może jakąś sprawę miał do patrzy, całe miasto otoczone przez wojska wrogie. Chcieli schwytać Elizeusza. I wpadł w panikę, przybiega do Elizeusza: Panie, pani, giniemy, co się stało? Całe miasto jest otoczone. A co Olizeusz mówi? Zaczyna się modlić i mówi: Panie, pokaż temu słudze, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. I po tym sługa zobaczył, że całe miasto otoczone było przez aniołów, wojska anielskie. Bóg zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją, którzy są jego dziećmi. A kto jest dzieckiem bożym? Ten, kto daje się prowadzić duchowi świętemu. Nasze tłumaczenie w wielu fragmentach nie jest doskonałe. To, ten zwrot, co powiedziałam, że dzieci możemy są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, to wynika z oryginału. W naszym tłumaczeniu jest zupełnie inaczej napisane. Ci, którzy dają się prowadzić. Duch Święty mówi, zrób to, zrób tamto, dobrze zrobię. Czyli dałeś się prowadzić. A jakbyś chciał zrobić inaczej, czyli nie dajesz się prowadzić, bo robisz zupełnie inaczej niż do czego... Niż od Ciebie Bóg oczekuje. Taki cudowny jest Bóg, że jak chcesz coś od Ciebie, to już dawno wszystko jest przygotowane, żebyś to zrobił. Nie musisz dbać. Wiecie, jak teraz chcesz wybudować dom, to musisz kupić plac, prawda? Znaleźć ogłoszenie, najpierw zarobić pieniądze, znaleźć plac, kupić ten plac, potem pozwolenie na budowę, potem formalności, potem majstrów znaleźć, firmę narzędzia, materiały i to wiecie, to trwa, to jest zamieszanie. A tu przychodzisz, Bóg mówi, rób. Ja wszystko przygotowałem. Coś takie, to taki niedoskonały przykład, na koniec powiem, taki niedoskonały, ale jak, jak Salomon. Salomon miał wybudować świątynię, budował ją 7 lat. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przy tym było zaangażowanych. Ale Salomon troszkę wszedł na gotowe, bo materiały zgromadził Dawid. Ludzi zorganizował Dawid. Transport drewna zorganizował Dawid. Wszystko zaplanował, bo on miał budować. On tak uznał, że on nie budować. Ale powiedzieć powiedział Dawidzie, przelałeś krwi trochę nie będziesz budował. Salomon twój syn będzie budował, ale Salomon miał już wszystko przygotowane, tylko buduj. I Bóg podobnie wszystko przyszykował i mówi wzrastaj. Bóg mówi do nas, wzrastaj. Co sobie na przeszkodzie. Wiarę ci dam, umiejętności dam, pokój ci dam. Cierpliwość ci nauczę cierpliwość, nauczę Ci miłości, nauczę Ci chodzenia w dobrych uczynkach. Tylko czy chcesz? Chcesz? No to chodź. Jak nie chcesz, nic nie mogę zrobić. Pomimo, że jestem Bogiem Wszechmogącym, niewiele mogę zrobić. Ale jeśli chcesz, to wtedy słyszymy takie słowa wejdź do radości Pana swego. Sługo dobry i niewierzący, dobry i wierny. Dobry i wierny. Do tego nas zachęcam, bracia i siostry, abyśmy byli tymi sługami dobrymi i wiernymi. Do, tego, do tych właśnie ludzi jest ten list adresowany. Do świętych i wiernych braci i sióstr w Chrystusie, którzy są w kolosach. Łaska wam od Boga i Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój. I tego nam wszystkim życzę. Łaski i pokoju od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg głosuje, bracia i siostry. Amen.